Was w serii filmów poświęconych wskazówkom do aplikacji GoodNotes. Dzisiaj powiemy sobie, jak zrobić naklejkę z dowolnego zdjęcia. Zdjęcie może być dowolne, może być to Wasze zdjęcie, jakiś Wasz rysunek, a dzisiaj posłużymy się zdjęciem znalezionym w internecie. Wpisałam sobie hasło przypadkowe róże, może weźmy takie bez tła. Zapisujemy, dodaj do zdjęć. Następnie wracamy do aplikacji GoodNotes. Przechodzimy do trybu edycji. Wybieramy sobie ikonkę wstawiania zdjęcia i widzimy, że tutaj na ostatniej pozycji pojawiają nam się te róże. Klikamy na zdjęcie. Funkcja crop. Wybieramy wycinanie odręczne i ręcznie obrysowujemy sobie, może być z marginesem, cały kształt i klikamy przycisk Done i pojawia nam się naklejka, którą możemy sobie dowolnie przesuwać, zmniejszać, obracać, jest z takim białym marginesem. Bardzo fajnie to wygląda. Można tak zrobić z każdym zdjęciem.